Czy to, co dzieje się aktualnie na rynku gier wieloosobowych, to początek końca pewnej epoki, trwającej już dobrych kilka lat? Ery śmieciowych, bezpłciowych FPS-ów największych wydawców, produkowanych taśmowo, bez wysiłku i najmniejszym kosztem, a przy okazji których ich twórcy wmawiają nam, że tego przecież chcieliśmy. A może istnieje duże prawdopodobieństwo, iż kolejne odsłony popularnych serii gier będą ambitniejsze i bogatsze w zawartość? Cóż, zanim powiecie, że to bzdura oraz zbyt optymistyczna wizja przyszłości, zastanówmy się nad jednym najważniejszym pytaniem. Co jako jedyne jest w stanie zmienić myślenie wielkich korporacji, marketingowców czy inwestorów, by jedni zaczęli tworzyć, a ci drudzy inwestować w takie gry, jakie naprawdę chcieliby gracze? Czy będą to apele i filmy znanych youtuberów, łzawe wpisy graczy na Reddicie, opowiadające o tym, jak to kiedyś było fajnie, ich nostalgiczne podróże w czasie, gdy zagrywali się w jakiś tytuł, który w tamtym okresie był przecież nowością? Zauważcie, że nasze pozytywne wspomnienia o jakiejś grze budujemy w oparciu o wrażenia z przeszłości, a te uzależnione są od pewnych standardów wówczas obowiązujących. Tytuł, który kiedyś wydawał nam się świetny, dzisiaj niekoniecznie sprawi nam frajdę. Initiating satellite scan. Przykład? Kultowy już dla wielu, w tym dla mnie, Battlefield 2, który popularność zdobywał stopniowo, głównie dzięki angażującej rozgrywce, świetnym mapom i ogromnej ilości pojazdów. Jednak rozgrywka dzisiaj przypominałaby coś w rodzaju samobiczowania, przez fakt, jak prymitywny i mało intuicyjny w porównaniu do dzisiejszych gier był tam system sterowania postacią. Mało tego, nawet wyświęcany przez graczy Bad Company 2 wersję na pecety jest aktualnie mocno przestarzały przez niedopracowany system poruszania się postaci na boki, o czym wspominali nawet jakiś czas temu sami twórcy. Jednak wówczas patrzyliśmy na to inaczej. Wówczas zbieraliśmy szczękę z podłogi. Podobnie wygląda sprawa w przypadku Battlefield 2142, który do czasu wydania Battlefield Hardline był częścią najbardziej kontrowersyjną, która pierwszy raz w historii tak bardzo podzieliła graczy. Jednak w jej przypadku chodziło wyłącznie o realia czasowe, ponieważ gameplayowo był to jeden z najbardziej rasowych Battlefieldów, którego tryb Tytan do dziś nie został pobity, a samo studio DICE nie potrafiło go skopiować w Battlefield 4, czy choćby na potrzeby Battlefronta 2. Jednak ponownie jak w przypadku innych odsłon serii, dzisiaj ta gra okrzyknięta zostałaby drewnem roku. No dobrze, wracając jednak do tematu. Czy możemy liczyć na to, że wielkie korporacje same od siebie zaczną słuchać graczy i tworzyć nasze wymarzone tytuły? Oczywiście, że tak. Zrobią to. Ale wyłącznie pod warunkiem, że zwietrzą w tym interes lub zauważą, że ich dotychczasowy plan się nie sprawdza, a wykresy nie osiągnęły prognozowanej wartości. Wówczas usłyszymy, że dana seria albo wraca do korzeni, albo z dumą w głosie chcą stawiać przed graczami nowe wyzwania. Jeśli ktoś wierzy w takie słowa, zalecałbym ostrożność, bowiem historia pokazuje, że tak długo jak firmy będą widziały pieniądze, patrząc wyłącznie na modę i zerkać konkurencji przez ramię bez własnego pomysłu, tak długo będą mieli w poważaniu nawet największych fanów. Okej, ale co w takim razie może zmusić te największe firmy, by z powrotem zaczęły tworzyć coś ambitniejszego? No cóż, odpowiedź ponownie brzmi: pieniądze. Jednak aby tak się stało, firma musi zaryzykować, a dla potężnych firm ryzyko to coś, czego raczej się unika, bowiem bezpieczniej jest stawiać na sprawdzone schematy czy modele. I tutaj w końcu pojawiła się firma, która w mojej opinii stworzyła tytuł, który jest punktem zwrotnym, jeśli chodzi o sposób projektowania gier i ogólnie całego modelu biznesowego. Co ciekawe, tą firmą są twórcy Call of Duty Modern Warfare. Zanim jednak część z Was podwinie rękawy i w komentarzu napisze, jakie herezje wygaduje, spójrzmy na to obiektywnie i zwróćmy uwagę na kilka bardzo ważnych kwestii. Po pierwsze, przeanalizujmy to, jak zaprojektowana jest gra Call of Duty Modern Warfare, nie biorąc pod uwagę tym razem swoich preferencji czy wcześniejszych oczekiwań wobec tej gry. Ja patrząc na nią, jestem pod sporym wrażeniem tego, jak sprytny plan firma przewidziała na rozwój tej gry po premierze. W mojej ocenie prezentuje ona przyzwoity, a nawet jeden z najlepszych aktualnie poziomów pod względem grafiki w tego typu grach, w tym wszelkich animacji i udźwiękowienia, ale oferuje także, na ile to możliwe, bezbolesne podejście do przyszłych dodatków czy elementów kosmetycznych. Owszem, co chwilę otrzymujemy komunikat o tym, że coś możemy sobie kupić, ale jak dla mnie ogrom podstawowej zawartości w zupełnie rekompensuje fakt istnienia mikropłatności.
Oczywiście zawsze można powiedzieć, że mikropłatności w pełnopłatnej grze to samo zło. Ale jeśli o mnie chodzi, to wolę ten model biznesowy, jaki jest w Modern Warfare, niż przykładowo premium z serii Battlefield, które dzieliło graczy za sprawą płatnych map i całych dodatków. Co bardzo ważne, w Modern Warfare wszystkie nowe mapy dostępne są dla każdego. Ale jeśli ktoś chce, może zmienić wygląd swojej broni, operatora, czy w jakiś inny sposób wyróżnić się na polu bitwy. Jest to opcja, nie wymóg. Staram się patrzeć na ten tytuł obiektywnie. Jak dla mnie dodatkowe, fajnie zaprojektowane skórki na broń są raczej bezinwazyjne. A dzięki temu, że ktoś je kupuje, nie musimy płacić właśnie za nowe mapy dla przykładu. Nie oszukujmy się, nie zmienimy rynku i raczej mikropłatności zostaną nieodłącznym elementem takich gier. Ale jak widać, można zrobić to z głową. Kolejna sprawa, mapy. Coś, co zrobiło na mnie pozytywne wrażenie, to ilość nowych map, które trafiły do gry od premiery. Otrzymaliśmy kilka kultowych, zremasterowanych map pochodzących z poprzednich odsłon serii, a także kilka nowych. Dodatkowo warto zaznaczyć, że firma ponoć ma w planie kolejnych 60 map, które trafić mają do gry finalnie. Mamy więc dobrze działający system aktualizacji gry w nową zawartość, a więc coś, z czym konkurencyjne firmy mają poważny problem. Następna bardzo ważna sprawa i chyba największy atut tej części to darmowe Call of Duty Warzone, które bije aktualnie wszelkie rekordy popularności. Zwróćcie uwagę, że popularność tego dodatku nie wynika z samego faktu wprowadzenia darmowego trybu Battle Royale i sam to zrozumiałem dopiero niedawno, ale ma na nią wpływ tak naprawdę całokształt. Połączenie świetnego, choć casualowego modelu strzelania, wysokiej jakości udźwiękowienia, prostych zasad rozgrywki i oddanie w ręce graczy narzędzi w tej wielkiej piaskownicy sprawiło, że przypadkiem bądź nie otrzymaliśmy przepis na sukces. Mamy więc przyzwoicie wyglądający i brzmiący darmowy tytuł, który uruchamia się i wczytuje bardzo szybko, co również ma przełożenie na to, jak ją odbieramy. Call of Duty nie tylko w mojej ocenie znokautowało konkurencję, ale pokazało, jak stworzyć model biznesowy, który pogodzi oczekiwania graczy z nowymi trendami. No dobrze, ale czy jest jakaś konkurencyjna gra, która oferuje aż tak dużo na podobnym poziomie? Ja osobiście takiej nie widzę, ale jest to, jak podejrzewam, wyłącznie kwestia czasu, bowiem Call of Duty Modern Warfare sprzedaje się jak ciepłe bułeczki, a patrząc na popularność trybu Battle Royale i na fakt, że gra w niego kilkadziesiąt milionów graczy, inne firmy będą zmuszone stworzyć podobny model, jeśli chcą również zarabiać. Założę się, że system mikropłatności przynosi firmie niewyobrażalny dochód, robi więc coś, na co zazdrosnym okiem bez wątpienia patrzy konkurencja. Jak pokazują realia, zbudowanie gry i przemyślenie całego modelu biznesowego od podstaw opłaciło się. Zachowanie własnej tożsamości i zasypanie graczy zawartością przynosi wymierne efekty. I właśnie to stanowić może punkt zwrotny, jeśli chodzi o gry wieloosobowe w przyszłości. Produkcje płatne muszą oferować sporo więcej niż te oparte na modelu free-to-play, bowiem tylko wówczas nie będziemy czuć się naciągani. Podsumowując, to muszę powiedzieć, że owszem, gra posiada swoje wady i mógłbym zrobić na ten temat osobny odcinek, gdzie najbardziej boli fakt, że nie możemy sobie wybrać mapy, na której chcemy zagrać, czy zagłosować na ulubioną lokację w kolejce na rozgrywkę. Sporo do życzenia pozostawia także sam system matchmakingu, który w podstawowych trybach losuje takich graczy, że nie ma mowy o gorszym dniu. Po prostu dostaniecie lanie i tyle. Kolejna, nie zapominajmy o cheaterach i o tym, jak potrafią zniszczyć zabawę innym graczom. Jednak mimo wszystko uważam, że jest to gra, która będzie miała ogromny wpływ na rynek gier wideo w przyszłości. I założę się, że konkurencja widzi to bardzo wyraźnie. I tu w mojej ocenie znajduje się całe źródło tego problemu, przez który wierzę, że choćby kolejna odsłona serii Battlefield będzie nareszcie taka, jaka powinna być od wielu już lat. Jeden z największych graczy na rynku udowodnił, że można w sposób ciekawy stworzyć grę, bogatą w zawartość i angażującą, a dodatkowo można zrobić to ze smakiem, zachowując tożsamość serii. Jeśli takie rozwiązania mają od siebie kopiować, to ja jestem jak najbardziej za. A tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.